Zebrałem na kamerkach 8 dziewczyn i jednego prawiczka. Każda z pań powiedziała mi w sekrecie, czy woli randkę z prawiczkiem, czy 500 zł. Zadaniem naszego kawalera jest wybranie jednej dziewczyny, z którą najbardziej chciałby się umówić. Miejmy nadzieję, że jego wybranka nie woli hajsu. Poznajmy naszego kawalera, nazywa się Bezu, ma 19 lat i nigdy nie miał dziewczyny. Witam, witam, hej, hej. Słuchajcie, każda runda będzie trwała 10 minut, po każdej z nich ktoś odpadnie. Pamiętaj, Bezu, że tutaj część dziewczyn jest dla pieniędzy, także twoim zdaniem też jest trochę wybadanie, kto chce czego. No dobra. Ja się zamykam, macie 10 minut, let's go. W sumie chciałbym się tak was tak spytać, żebyś coś powiedział o sobie, tak w sumie po kolei, na przykład od jedynki. Jakieś takie proste rzeczy na start. Mam na imię Martyna, to była prosta rzecz na pewno. No. Sorry, troszkę się stresuję, bycie pierwszy numerem nie jest łatwe. Chodzę, oglądam od jakiegoś czasu, także jesteś mi znajomy. No i mam nadzieję, że je zobaczysz. To awkward. Witanie. Też tak się zachowywałem kiedyś, jak pierwszy raz byłem na kamerce, więc rozumiem. I wydech na spokojnie, tak sami swoi. Ja jestem w Wikusie, mam 18 lat. O, już się włączyłam. O, nie, o, działa. Słaba kamerka, to może chcesz kupić nową. I no, uczę się w technikum, gram sobie w gierki. I wymyśliłam super randkę, ale nie chcę się mówić jaką. To zobaczymy później. No to jestem Daria i studiuję aerospecjalizację i uwielbiam spacerować, a oprócz tego zrobiłam sobie ostatnio pierwszą dziarkę i to są moi dziadkowie, nie wiem czy widać. Super, super. O. Tak, chciałabym też się nauczyć dziarać, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. Ja mam w planach sobie zrobić dziarkę ogólnie. O. Głupim pomysłem, taki, który już odszedł od niego, było zrobić napis łokieć na kolanie. Ale odszedłem od tego, jednak zbyt głupie. Co ty gadasz, zajebiste? Ja się podejmę, spoko. No to jestem Wiktoria, też mam dwie dziarki. Jedną tutaj pod obojczykiem, drugą na karku. Mam trzy króliki, chodzę na siłownię, biegam na orientację. No i to w sumie tyle z takich prostszych rzeczy. Sportowo, sportowo. Hejka, ja nazywam się Marysia. Mieszkam w Zakopanem, więc jeżeli lubisz zimę, to mogę cię tutaj zaprosić i przejdziemy się zimową krainą tutaj po zimowej stolicy Polski. Zima ulubiona pora roku akurat. Widzisz, widzisz? Mam na imię Sandra, chodziłam do technikum na gastronomię, trenowałam wiele sportów, m.in. siatkówkę i bieganie. Też mam tatuaż? Nutkę, bo kocham muzykę. To ja jestem doma. A propos tatuaży, łokieć na kolanie czy tam na odwrót. Ja jestem wielką fanką głupich tatuaży i na przykład mam tatuaż... Tatuaż? Zajebisty. Mam też deltę na szyi, kupę na kostce i napis dupa na dupie, więc ja jestem wielką fanką takich tatuaży. O, dupa na dupie też myślałem nad tym. Ja mam i ostatnio nawet miałam zastrzyk w dupę i pani się śmiała, że podwójna dupa, to tak, no nieważne. Chciałam też powiedzieć o sobie, że ja gram w gry i zajmuję się zamykaniem tabeli. W poprzednim odcinku, w którym byłam, bardzo błagałam o pieniądze, bo zbierałam na dysk. Ja bym tylko chciała zaznaczyć, że ten dysk już kupiłam, więc nie potrzebuję już pieniędzy. No to cześć, jestem Ala, mam 18 lat, mieszkam sobie w Warszawie, mam dwa koty, interesuję się generalnie bardzo teatrem, musicalem, śpiewam, gram. Mam tutaj tatuaż, jak już mówimy o tatuażach, to są rybki, proszę bardzo. Miło was poznać wszystkich w takim razie. Jedno pytanie, takie bardzo, może was przekreślić w tym momencie, nie? Czy lubicie śledzia? Ja chyba nigdy nie jadłam. Ja nigdy nie jadłam, ale z góry zakładam, że nie lubię. Okej. Okay. To ja też nie lubię, w sensie tak mi się wydaje, bo nie próbowałam, ale jestem z Podlasia i potrafię śledzikować trochę, jak coś. Co to znaczy śledzikować? Na przykład mówię, zamiast tobie, to dla ciebie. Bo ja jestem bardzo picky eater, więc może być ciężko znaleźć coś, co faktycznie robię, ale jak słyszę śledź, to mam takie Czyli nikt nie lubi za śledzia, nie? Chyba nie. Nie, nie. Ja na przykład mam tak, że śledzie nie są jakieś mega beznadziejne, ale i tak wolę łososia. Dobra, czyli tak w sumie po części wszyscy safe jesteście, bo nienawidzę śledzia. To tylko takie pytanie kontrolne, że tak powiem. Ja nie lubię ryb i to mnie bardzo boli, bo ja na przykład bardzo lubię sushi, ale większość sushi jest z rybą i ja zawsze muszę zamawiać sobie wegańskie albo z krewetką. Ale kiedyś przypadkiem zatrułam wszystkie karpy w wannie, bo nalałam szamponów. Bo jak byłam mała, to ja lubiłam robić takie mieszaniny w zlewie z szamponów i te karpy tak pływały i ja byłam jak nie, no one muszą być głodne i nalałam szamponu. Mniam. Morderczyni. Jak jesteśmy przy Wigilii, jakaś ulubiona potrawa. Jak coś mamy minutę, więc chyba nie zdążycie wszyscy powiedzieć. Pierogi. Tylko bym chciała powiedzieć, że pierogi są najlepsze. Barszcz jest najlepszy. Pierogi. Barszczyk. Tylko ja jem na Wigilię
pomidorową. Co? 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 U mnie babcia specjalnie dla mnie robi pomidorową. A rozsuniesz czasami nielegalny w Wigilię, bo jest na mięsie? No, policja przyjeżdża, jak się je. U mnie się kurczaka na przykład też je w Wigilię. Ja co roku robię konkurs sama ze sobą, ile pierogów zjem, jak na razie mój rekord to 57 i nie potrafię tego przebić. I tym akcentem zakończymy tę rundę, proszę państwa. Pierogową. I Bezu będzie musiał się zastanowić. Ciężko jest, no to... Jest ciężko i słuchaj, z każdą rundą będzie coraz ciężej. Nawet nie mam podstaw, żeby kogoś wyrzucić, no. Ale nie, tak szczerze mówiąc, nie, z nikim takim nic nie widziałem. Takiego złego, minusowego, nie? Żeby ci było łatwiej, ja wykonam egzekucję, tak jak się umawialiśmy. Ale to i tak będzie wiadomo, że to ja zdecydowałem. Ale przynajmniej nie będziesz musiał tego powiedzieć. Nie mówię, a mogę tak strzelić po prostu z bomby, po prostu losowo? Tak, możesz strzelić z bomby, no. To ja przepraszam kogokolwiek, kto tam będzie, nie? No dobra, to w takim razie ja przekazuję informację. I w pierwszej rundzie pożegnamy się z numerem. 6. Przepraszam. To ja może zdradzę, jaka była twoja decyzja, chyba że chcesz sama to zrobić. Mogę zdradzić. Chciałam zdecydować później, bo chciałam cię lepiej poznać, ale jeśli miałabym wtedy wybierać, to byłyby to pieniądze. No i w sumie zrozumiały, nie? No i co, Bezu? Nazwijmy to po imieniu. Jesteśmy po twojej pierwszej ofierze. Udało ci się trafić w osobę, która chciała hajs. Jedna osoba hajsowna mniej. A teraz przechodzimy do drugiej rundy. Miałeś zabawy 10 minut, let's go. Dobra, od razu powiem, że w tej rundzie będę adekaty w tej rundzie. W tamtej rundzie byłem taka, wiesz, taki frajer ktoś bał, a w tej rundzie kat będzie leciał od razu. Ej, ale dobra, to ja coś powiem. Ogólnie ja sobie to przemyślałam w głowie już przed tym odcinkiem, że 5 zł jest jednak mało, ale można sobie zażyć randkę, na przykład skok na bungee i to jest bardzo dużo. No, albo wyjazd na tydzień do Japonii. To ja już to wcześniej mówiłem dziewczynom, ale nie przyjęły tego do wiadomości. Budżet randki to jest również 500 zł. Nie. O, to ja mam w ogóle pomysł, może powiecie, jaka wasza jest taka idealna randka albo randka, którą chciałybyście spędzić z kimś? Oczywiście z Michałem. Tak. To generalnie pomysł Energylandią totalnie był mój. Spankrutuję. Ponieważ dla mnie to było mega fajne. Aczkolwiek to raczej jak jest ciepło, a że teraz mamy zimno. Ja generalnie bardzo lubię łyżwy, bardzo lubię lodowisko. Dlatego moim zdaniem wieczorne pójście na łyżwy plus pójście do maka na zakręcone frytki i drwala. Siedem, co się podoba? Zakręcone frytki. Będziesz musiała mnie nauczyć na łyżwach wtedy, nie? Bez problemu. No i dobra. Nie wiem, jakbym chciała jakąś randkę, ale ja lubię bardzo spędzać czas. Jakieś takie głupie rzeczy, typu, nie wiem, upieczenie razem pizzy. Właśnie jakiś też spacer. Łyżwy też są śmieszne, ale ja nie umiem jeździć i mnie co roku znają i próbują nauczyć. Co roku się kończy moim płaczem, że zaraz umrę. Zabicie karpi jeszcze też, nie? Nie chciałam. Ja potem też płakałam, jak mi powiedzieli, że te karpy teraz umrą. Nie przypominajcie mi tych karpi. No to totalnie szczerze, ja nie lubię za bardzo wychodzić na randki, na takie typowe do jakiegoś kina czy do restauracji. Dla mnie to jest nudne strasznie. No po prostu nie lubię wychodzić i dla mnie idealna randka to jest po prostu zostać w domu, odpalić sobie jakiś film i gdzieś jakąś pizzę zamówić albo nie wiem, kebaba, maka, coś w tym stylu. Też dobre. Taki na spokojnie w domku. To moim zdaniem najlepiej byłoby się najpierw poznać i na przykład sobie pograć w jakieś We Were Together albo coś takiego, taka gierka na Steamie, co pomaga się poznać i w ogóle. No i wtedy można zrobić jakiegoś mita. Teraz na jarmark się raczej nie załapiemy. Ja jestem fanem standardowych randek, na przykład kino na sam początek. Rozumiem. Każda jest tak coś dobra, pamiętajcie, nie? Żeby nie było. Na pewno każda? No tak, każda coś ma w sobie, nie? To chodź, Bezu, idziemy na śledzie. No to moją taką idealną randką, w sensie wymarzoną, to jest pójście na taki spacer zimą, kiedy pada śnieg. Ja jestem taka, że bardzo lubię takie małe rzeczy. Plus dodatkowo jest jarmark świąteczny, więc wstyd byłoby nie wypić grzańca tam. Nie oszukujmy się. W sumie to grzańca nigdy nie piłem. No to wypijemy. I potem może do zoo. U mnie w mieście jest takie zoo otwarte w zimę i tam są żubry, konie, nie tylko, różne rzeczy i można byłoby tak fajnie spędzić czas, pogadać ze sobą. Zoo to w sumie mnie zaskoczyło, ale też dobre, no. Dobra, mówiła o takiej wymarzonej randce, czy takiej przyziemnej trochę? Może być ta i ta. Dobra, to taka przyziemna, bardziej taka na, nie wiem, na pierwszy raz, co właśnie jest jakiś spacer, chociaż niekoniecznie. Ja bardziej lubię chyba spędzać czas w domu. Na przykład, nie wiem, napić się wina czy coś i po prostu sobie posiedzieć i pogadać. Nie wiem, pogadać w jakieś planszówki nawet. A taka już bardziej luksusowa, to jest naprawdę, ja marzę
marzę o locie balonem, o zachodzie słońca. To jest naprawdę coś takiego, to tak mi rusza serduszko, tak mi się chce ryczeć, jak ja to widzę na YouTubie. Czy ona chce go zrobić w balonie? Ja się boję wysokości. Nie wiem, skąd jesteś. Ja jestem z Wrocławia, więc no jakby może być ciężko o randki w prawdziwym życiu, więc na dobry początek tego nie widziałeś. Na dobry początek proponuję Southwest Rift na zimowej mapie, która jest bardzo rzadka i niespotykana i uważam, że jest bardzo piękna, zimowa, jakby mówiłeś, że lubisz zimę, także myślę, że byłaby idealna, a jeżeli chodzi o taką randkę prawdziwą, to myślę, że to byłby escape room. Ja pracuję w escape roomie. Ja też pracuję w escape roomie. Powiem, że jedna osoba z was trafiła tak idealnie w punkt, w jedną taką normalną, którą bym chciał mieć na pewno. Chcesz zdradzić, kto to był? Co ja to powiem. Pani z numerem 3 trafia idealnie. Sam początek, ten spacer w zimę w śniegu, no. Właśnie się skończyła druga runda, 10 minut minęło. Część z tych pomysłów będzie realizowana, przypuszczam, bez twojego udziału. Że musisz się zastanowić, kto w swojej wizji miał ciebie, a kto 500 zł na randeczce. No dobra. Dobra, słuchajcie, wiemy, z kim się pożegnamy. Niestety będzie to numer... Przepraszam. Deklinacji! Zaproponowałem ci jarmark. To samo podobnie co trójka. No właśnie. Tak, tylko że... Więc na czym to jest uzasadnione? Mi nie chodziło o sam jarmark, nie? Mi chodziło o tę pierwszą część ogólnie w punkt, jak mówiłem. Nie wiem, to jest ciężkie, przepraszam. Bezu, głupio ci? Jest mi głupio. A i niech ci będzie głupio, wybrałam randkę. Kurde. Tym razem nie miałeś nosa. Żegnamy się z czwóreczką, dziękujemy bardzo serdecznie. On jeszcze pożałuje, nic się nie martw. Lecimy z kolejną rundą. To w sumie tak pytanie z wcześniej też, takie, które miałem zadać ogólnie później. Ale to pali. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza, że dziewczyna pali. Bo ja nie palę na co dzień, jak coś. Nie lubię czuć w ogóle żadnego pachnie dymu, nie? To bardzo ładnie pachnie. Osoby, które palą, to potrzebują pieniądze na te wszystkie papierosy. Mam na to pieniądze. Jestem z rodzicami, więc pieniędzy mi nie brak. Cześć, pytanie o może psy czy koty? Ja ogólnie mam hodowlę psów rasowych. Oczywiście, że wybieram psy. Aktualnie mam w domu 7 szczeniąt, polerów małych. Nie wiem, czy znacie tą rasę. Ale jeżeli byś mnie wybrał, to mogę cię zaprosić do siebie do domu na terapię szczenięcą. Możesz sobie do nich wejść i wierz mi, że poczujesz się lepiej przy nich. Ja ogólnie kocham psy. Ja nie mam niestety psa, bo jak mieszkałam z rodzicami, to oni mają 2 koty. Nie przepadam za kotami. Ja jestem totalnie kociarą, mam 2 koty, kocham koty. To jest Fredek. On fajny taki. To jest Bart i on był moim pieskiem i bardzo bym chciała kolejnego. Ale koty też lubię, chociaż pieski bardziej są w moim sercu. Ja ogólnie kocham i psy, i koty. W mojej rodzinie jest 6 psów, 6 kotów. Ja tak od ciebie to chyba w tym momencie bardziej jestem kociarą. Już tak nie działa na mnie, ale miałem 10 lat traumy, gdzie prawda zostałem pogryziany przez jeszcze do psa kolegi i przez jednego byłem pogryziany i miałem trochę niechęć do psów przez to. I teraz taka kociara. Chociaż pieski też lubię takie malutkie szczeniaczki. Co byś się tak chciały robić w życiu za 5-10 lat? Zostały 2 minuty, więc ekspresowo. To ja ogólnie chciałabym robić grafikę do gier. Już ogólnie działam sobie w tym kierunku, robię pixel art i uczę się powoli modelowania 3D. Ja chcę być streamerką i szyć ubrania w międzyczasie i robić włosy. To ja bym chciała bardzo zostać kuratorem sądowym i też w poprawczaku tutaj pracować. Taka moja twarz prawdziwa. To ja ogólnie chciałabym zostać bardzo behawiorystą, no ale trudno się dostać jednak na takie przedmioty. Nie poszłam w tym roku na studia, ale w przyszłym roku chciałabym bardzo iść na psychologię. To ja właśnie studiuję psychologię na pierwszym roku, no i chciałabym pracować w zawodzie, zostać psychologiem i po prostu pomagać ludziom, bo kiedyś sama tej pomocy potrzebowałam. Ja chcę bardzo iść na studia aktorskie, bo chcę pracować w teatrze. Ciężko akurat się dostać chyba na aktorstwo, nie? Ciężko. Moim planem jest filologia angielska, aczkolwiek na aktorstwo bardzo bym chciała. To ja tak donosimy, że jestem teraz technik informatyk, nie? Widać chyba. Zastanawiam się, czy nie pójść na studia na psychologię. 10 minut minęło, także zobaczymy, że teraz się odnajdziesz w podejmowaniu decyzji. Słuchaj, kolejna osoba musi odpaść. Posłuchaj głosu serca i głosu rozsądku również. To jest stresująca. Dobra, słuchajcie. Mam decyzję. Będę się zdecydował i nawet napisał mi pewną wiadomość. Przeczytaj, prosimy. Prosił, żebym mi tego nie robił, ale przeczytam. To ja może najpierw powiem, co to za numer. Bez zdecydował, że tym razem pożegnamy się z
panią z numerem 1. A napisał tak, mówiła, że jest grafikiem, nie? To powiedz, że tak graficznie robimy biały prostokąt po lewej, xddddd. Ale jak coś, to nie ja mówiłem, tylko ty i na odcinku w montażu dodaj, że to jednak ja byłem, bo nie chcę wyjść teraz na chuja. Xddd. Ale zanim będzie ci totalnie głupio, niech jedynka powie, co dzisiaj wybrała. Ja mogę tylko jeszcze jedną rzecz pokazać? Narysowałam cię. O nie, jest mi źle teraz. No uroczo, a powiedz, co wybrałaś? No wybrałam pieniążki. Dobra, ale Arcik ładny akurat. Słuchajcie, całe lewe skrzydło zostało wyeliminowane. Teraz prawe, let's go! Wiemy, czym byś chcieli się zajmować w przyszłości. Mamy wymarzoną randkę, wiadomo, kto jest ciarą a kociarą. Kto pali, kto nie pali. To teraz w sumie możemy tak często na przykład oczu próbujecie. Tak jak nie mam parcia, ale jak jest jakby jakaś imprezka czy coś, no to chill. Ale też nie za dużo, bo moim zdaniem bez sensu jest się upijać do nieprzytomności. Totalnie tego nie rozumiem, jak nie pamiętasz na następny dzień totalnie co robiłeś. Co sądzi siódemka? A nie piję gazowanego. No. Sus as fuck. Ja? No to było sus w chuj. To. Ja mam bardzo słabą głowę i ja w życiu nie wpiłam więcej niż 4 szoty. Ja bym chciała zaznaczyć, że ja piję dopiero od roku. Piję jak jest okazja, jak jestem gdzieś zaproszona na picie. No piję zazwyczaj 4 szoty i to tyle, bo po tym czasie, po czterech jestem śmieszna, ale pamiętam wszystko. Jak wypiję więcej, to już jest źle. Ja ogólnie nie piję dużo. Więcej na pewno w tym okresie wakacyjnym, jak wszyscy mieli wolne, bo teraz już nie bardzo, bo się powyprowadzali wszyscy. Tak okazjonalnie na jakichś imprezach czy coś, nawet też nie upijam się do jakiejś nieprzytomności, bo dla mnie to jest trochę. Mi się zdarza wypić tak około, myślę, raz na miesiąc, chociaż tak naprawdę nie liczę tego, ale mam jedną przygotowaną rzecz. Ja mam tutaj takie fajne kubeczki i ja tutaj mam propozycję, jeżeli pójdziemy razem na date, no to możemy zrobić w nich grzańca, a ja robię naprawdę bardzo dobrego grzańca. Przekupstwo się zaczęło, nice. Ja generalnie przestałam pić, znaczy już nie imprezuję kompletnie. Ja w sumie alkohol piję od 18 roku życia, bo też miałam postanowienie, że do 18 nie piję sobie. I o dziwo się utrzymałam z tym. Co to jeszcze mam takiego? Jaka była najgorsza randka, na jakiej byłaś? On planuje to przebić? Poszłam z chłopakiem do kina. Jeden jeszcze kazał mi zapłacić za popcorn, to jeszcze za bilety. Moja najgorsza randka to było taka, że poszłam sobie na drineczka z chłopakiem. W sensie nie moim, tylko jakimś po prostu poznałam. No musiałam uciekać i poprosiłam swoją przyjaciółkę o to, żeby dała mi swój kod domofonu, bo chłop nie chciał mnie dosłownie puścić. Kiedy ja powiedziałam mu, dobra, zostaw mnie, jakby idę, nie interesuje mnie już jakby dalsza część spotkania, no to on nadal jakby nalegał i aż podprowadził właśnie mnie pod blok mojej przyjaciółki, tylko ja do niej napisałam wcześniej, błagam Julka, daj mi kod do klatki. No to trochę straszne już akurat, że tak powiem. Ogólnie spotkałam się z chłopakiem, poznałam go na jakiejś imprezie, spotkałam się z nim następnego dnia. Było widać i dawał znaki, że jest bardzo mną zainteresowany, po czym okazało się, że ma dziewczynę. Z bezem nie ma tego zagrożenia. Ja nigdy nie byłam na randce, bo nigdy nie byłam w związku, bo zawsze dostaję kosza. Besties! Łącznie 8 koszy. Może dzisiaj się to zmieni, zobaczymy. To ja byłam na randce z takim typkiem, z którym pisaliśmy przez jakiś miesiąc. Nie pamiętam dokładnie, gdzie my się nawet poznaliśmy, ale pamiętam, że jak się spotkaliśmy, w ogóle między nami jakby nic nie było. Tak bardzo nic, że to było takie niezręczne 2 godziny, gdzie oboje praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy, bo po prostu jakoś tak nie złapaliśmy tego. Koniec czasu. Zastanawia się Bezu. Jak coś, pamiętajcie, nic do siebie. Tutaj ciężkie decyzje. Słuchajcie, no mamy decyzję. A zdecydował, że osoba, która odpadnie, ma numer. 2. Ojoj. Co wybrała 2? Jak pisałam zgłoszenie, miałam taki bardzo duży dramat w głowie, bo jednak wtedy chyba jeszcze nie było wiadomo, z kim będzie ta randka. Myślałam, że z jakimś randomem. I wybrałam pieniądze. Słuchaj, mi się wydaje, że w ogłoszeniu był Bezu. Ej, ale na razie dobrze strzelam, tylko raz źle strzeliłem. Teraz przed nami będzie kolejna runda, ale w tej rundzie to ja będę zadawać pytania. Okej. Czy przeszkadza wam to, że Bezu jest prawiczkiem? Nie, w ogóle mi to nie przeszkadza. Na wszystko przychodzi czas i no pressure według mnie. Też to ma swoje według mnie zalety. A jakie zalety? O nie, jakie zalety? Możesz być pierwszą osobą, z którą ta druga, czyli Bezu, na przykład by się otworzył, prawda? Moim zdaniem to nie jest żaden problem, ponieważ każdy ma swój czas i nieważne, czy ta osoba ma, nie wiem, 16 czy 20 lat, każdy po prostu wie, kiedy jest gotowy i to jest tylko i wyłącznie jego decyzja. To są ładne odpowiedzi. Sądzę, że każdy ma swój czas i też moim zdaniem
nie jest niczym ważnym, w związku z tym nie jest najważniejszy moim zdaniem. Nie jest to coś, na co na przykład ja bardzo z wyczekaniem czekam. Mi absolutnie nie przeszkadza, na każdego przychodzi czas, tak? Ważne, żeby być bezpiecznym. Okej, dobra, to było moje pierwsze pytanie, ale ja mam jeszcze drugie. Kto wydaje wam się z waszego grona, że jest tutaj dla hajsu? Moim zdaniem trochę siódemka. Taki po prostu dostaje vibe. Ja, no nie wiem, jak daję taki vibe, no to daję taki vibe, nie mam jak się obronić. Ja nawet nie mam pomysłu, bo szczerze ja myślałam, że jedynka i dwójka są na randkę, a się okazały na kasy. Mi też tak najbardziej się wydumało, nie? Na początku myślałam, że trochę siódemka, no bo cały czas gada o tych pieniądzach i że i broni się cały czas, ale w sumie to nie wiem, bo trochę ona i Bezudna czują się vibe'em, mam wrażenie, ale ogólnie, no to nie wiem, może jeszcze trochę trójka? Mi się wydaje trochę, i to nie jest odbicie piłeczki, ale że piątka. Jak mówiliśmy wtedy o paleniu, to ty powiedziałaś, że tą jednorazówkę masz pół roku. Chwilę później powiedziałaś, okay, że twoi rodzice wiedzą, że oni co tak kupują, że jakby pomagają ci, i właśnie ja to tak miałam, że coś mi tutaj tak nie gra. Ja obronię się, ponieważ że nie palę papierosów. Nie chciałam tego mówić, bo się bałam, że to trochę obrzydzi Beza. Ja biorę jeszcze snusy czasem, byłam kamerę. Ogólnie z paleniem, no to nie palę tą jednorazówkę, mam bardzo długo, tak to raczej snusy biorę. Ja teraz jeszcze do pytania do Beza, a czy tobie się wydaje, że ktoś tutaj jest dla hajsu, bo może się okazać, że już nie. Mi się wydaje, że to jakiś jest fanaczek, który by chciał wziąć hajs. No dobra, to słuchajcie, ja wam zabrałem pół rundy, drugie pół zostawiam wam. Dlaczego ty, Bezu, się tutaj jakby zgłosiłeś? Mam być szczery do bólu? Totalnie szczery. No nie, mów szczerze. Nie no, dawno mnie odcinek nie było, nie? Może nie biorę tego aż tak na poważnie. Jak to? Tutaj się naprawdę spędza fajny czas i się poznaje z spoko osoby i jest zabawnie. Ktoś może ma jeszcze jakieś pytanie? Czy jak trafisz na tą dziewczynę, wybierzesz tą, która wybrała randkę? Czy chcesz utrzymywać z nią dalej kontakt, czy po prostu odbędzisz tą randkę i już koniec? To zależy od... Jak się to rozwinie, tak szczerze mówiąc. To ja mam pytanie. Jaki jest twój ulubiony rodzaj kina? Fantastyka. Wiesz, dużo zabijania, też jest spoko. Horrory, jak wiem, tak lubię też się bać. Koniec czasu. Po raz kolejny teraz trzeba będzie podjąć decyzję. To już jest coraz bliżej finału, tylko 4 osoby. Zastanawiaj się, na głos czy w głowie? Jesteście przyzwyczajone, że jakieś odpadanie ze mną, nie? Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Ja po prostu będę płakać całą noc, że nie będziemy mieli randki. Tak by powiedziała osoba, która chce hajs. To w sumie... Ja przepraszam. Nie chciałem. Nic osobistego. Kogoś musiałeś wrzucić, trzeba przyznać. Zasady gry są nieubłagane. Co rundę musimy się z kimś pożegnać. A w tej rundzie pożegnamy się z numerem 7. Przepraszam. Mam wrażenie, że on serio leci tak geometrycznie. On dosłownie leci tak po kolei. Od góry do dołu. Nie, nieprawda. Ktoś tam mówi, że męczyłem nie? Ja bym nie mógł żyć z taką osobą. To mnie męczy zbyt bardzo. Takie osoby są super, ale ja bym nie wyrobił z tym. Słuchaj, siódemeczko, to jeszcze została ostatnia ważna informacja. Co wybrałaś? No ja tutaj byłam oczywiście dla randki, no. Ajajaj. Przepraszam. Została trójka. Wszystkie dziewczyny po prawej stronie. Masz 10 minut, żeby podjąć decyzję. Let's go. Nie wiem, nie mam już dobrych pytań. To ja mam pytanie. Co u drugiej osoby, ci przeciwnej, najbardziej wam się podoba z wyglądu? Wygląd dla mnie to jest totalnie ostatnia rzecz, na jaką patrzę. Jakby u mnie też, aczkolwiek ja uważam nadal, że wygląd jest ważny. Ja osobiście zwracam bardzo uwagę na włosy. Ja uważam, że każdy patrzy w jakimś stopniu na wygląd. W sumie ten wygląd jest takie coś, co nas na początku interesuje. Oczywiście charakter jest najważniejszy, ale tak na pierwszy rzut oka, na co zwracam uwagę, to jest chyba zadbanie, twarz i włos. Może zapytamy jeszcze o charakter. Poczucie humoru. Jak ktoś jest śmieszny, ja uwielbiam się śmiać, jak to jest po prostu zabawny, no to jest najlepsze. To u mnie tak najbardziej, no to ta otwartość i też poczucie humoru. I oprócz tego, no to też na pewno szacunek do drugiej osoby. Ode mnie dystans. Lubię osoby z dystansem, tak szczerze mówiąc. Napisałem tam coś o tym, że czarny humor. Dużo ludzi na przykład tego też nie toleruje. Tak, trzeba wyczuć osobę. Potem można walić. Została nam jedna sekunda. Bardzo ważna decyzja przed tobą. Trzy dziewczyny zostały, także przed nami pozbycie się jednej z nich, a później już finałowa runda. Z poprzedniego sumiczyskim, jak byłem, to mam takie rzeczy, że osoby, które takie charakterem jak trójeczka, to cały hajs. Nie, to nieprawda. Doświadczenie takie mam. Mogę ci powiedzieć, dlaczego wybrałam randkę. Dlatego między innymi, że zobaczyłam właśnie te poczucie humoru u ciebie, podobne do mojego. I myślę, że też jesteś bezbekiem. Tak czuję to gdzieś w kościach.
taki fajnie wyglądasz. A dziękuję bardzo, ja na przykład nie lubię swojego wyglądu. A chodzę, mam takie pytanie, bo jak trójka się tak uargumentowała, to może żeby reszta też się uargumentowała. No ale słuchaj, a podejrzewasz jeszcze kogoś hajs? Każdego. No dobra, no to udowodnijcie, że to nie jest prawda. Jak mam być w 100% szczera, z ręką na sercu, to wybrałam randkę dlatego, iż ja mam naprawdę dobre serce. I jak zobaczyłam to ogłoszenie, że jakby Hodo szuka osób na randkę z prawiczkiem albo na hajs, to mi się zrobiło mega szkoda, w sensie, że jakby wszystkie laski wybrały tylko pieniądze, no to stwierdziłam, że ja muszę wybrać randkę, no ale teraz jak cię poznałam, to naprawdę chcę na nią iść. Czyli litość taka. Nie, no nie z litości, teraz naprawdę bardzo chcę. Ja generalnie wybrałam randkę, dlatego, że ja jestem bardzo otwarta na ludzi i ja też od razu jak zobaczyłam to ogłoszenie, to jakby tak pomyślałam, ej, mega fajnie by było. I też właśnie uznałam, że jakby nie będę też miała jakichś wyrzutów sumienia, jeśli inni będą odpadać, bo jakby nie kłamie po prostu. I też po prostu bardzo mi zależy i byłoby mega fajnie. Teraz tak się źle czuję, bo kurde to jakby każdy był dla mnie tym litościwy, a ja to sobie wszystko. Słuchaj, któraś z tych osób kłamie? No ja wiem, że kłamie, bo to jest oczywiste, nie? Nie, jestem... Dobra, jestem już draniem. Słuchajcie, mamy decyzję, ostatnią decyzję przed finałem i ta decyzja jest taka, że odpadnie... Ajajaj, kociarę wyrzucił, no ja nie wiem. Ósemeczko, powiedz w takim razie, co wybrałaś? Ja w trakcie gry zmieniłam swój wybór. Ostatecznie miał wpaść na pieniądze. Aha, no to co no? Słuchaj, swoim urokiem wewnętrznym przekonałeś ósemkę, że jednak woli hajs. Przekonało mnie to, że powiedziałeś, że jesteś z Mazur. Trochę daleko, aczkolwiek jesteś super. No to słuchajcie, ostatnia runda, wielki finał. Zanim zaczniemy, powiem ci jedną informację. Nadal w tym gronie jest jedna osoba, która chce hajs i jedna osoba, która chce randkę. O, to są jak długo Hodo oglądacie? Ja oglądam Hodo, odkąd jeszcze nagrywał odcinki z Lola, to chyba długo. Długo, no. No to ja oglądam Hodo od jakichś 2 miesięcy dopiero. Tak jakby trafiłam totalnie przypadkiem, wyświetliło mi się i tak mi się spodobały te filmy. Naprawdę, że aż się cieszę, że tutaj jestem. Tak, wcześniej mnie nie znałaś, nie? Nie znałam. Nie. No, to git. Co cenicie w drugiej osobie? To ja najbardziej cenię szczerość i bardzo nie lubię, jak ktoś mówi rzeczy typu domyśl się. Ja, to nie jest dla mnie zdecydowanie. Wolę jakby tak otwarcie mówić, co jakby czuję. Też, żeby nie robić jakiś mixed signals dla drugiej osoby, to jest dla mnie takie ważne. To ja w drugiej osobie najbardziej cenię to, że znajduje dla mnie czas i pokazuje to, że też jej na mnie zależy, bo ja jak już się wkręcę w jakąś osobę totalnie, no to ja daję z siebie 100%. I bardzo mnie to irytuje, jeżeli ta druga osoba pokazuje, że jakby ona ma mnie wyjebane. O, z tym też się zgadzam. Ja mam do ciebie pytanie. Dlaczego akurat my jesteśmy w finale? Ja i trójka. Kurde, ciężko powiedzieć. Co za chłop? Widzicie tak, jak pattern leciał, nie? Tych. nie, dobra, żartuję, to nie było przez pattern. Żeby też nie zranić innych osób. Były na przykład niektóre takie rzeczy, które powiedzmy, że się czułem, że się nie dogadamy. Na przykład jak siódemka jest super osobą pod względem zabaw, z którą ona skutała się dużo rzeczy, ale mnie na przykład by to męczyło, tak jak to mówiłem. Niektórych to wyniuchałem po prostu, że ten hajs, chyba że was nie wyniuchałem. To ogólnie tutaj każdy jest super, nie lubię też wybierać ludzi, nie lubię. Na pewno jest niezręczne trochę. No, ja się czułam mega źle, jakbym miała kogoś wyrzucić, mi by było mega przykro. Nie jest mi. Ja ogólnie, no myślę, że się już poznaliśmy trochę, przez ten czas siedzimy tutaj chyba już 2 godziny ogólnie. Nie wiem, myślę, że może nie od razu związek, ale pasowalibyśmy do siebie, tak no trochę maczujemy się vibe'em. Też lubię czarny humor, oboje lubimy psychologię, jesteś spoko, ja jestem spoko, więc to już jest twój wybór ostateczny. Jeżeli czujesz, że to ja wybrałam pieniądze, no to głupio. Bardzo się stresowałam tym wszystkim, bo naprawdę zależy mi na to, żeby ciebie poznać i ja mam coś takiego, że z tyłu głowy nie mam, że chcę związku czy coś takiego, tylko bardziej chcę po prostu poznać ciebie, właśnie się zaprzyjaźnić, a potem możemy rozmawiać jakby o czymś więcej, według mnie. No i też nie wybrałam pieniędzy, to jest w ogóle dla mnie nieważna rzecz i chciałabym, żebyś wybrał tak, jak czujesz, po prostu. Pierwsza myśl, wybieraj. To wszystko należy do ciebie po prostu. To już jest koniec finalnej rundy. Teraz tylko nas interesuje twoja decyzja. I przypomnę to, co powiedziałem przed rundą i to jest prawda, że w tym gronie jedna osoba chce się z tobą udać na randkę, a druga chce
wygrać 500 zł. Także wybierz mądrze, tak żebyś nie był smutny po tym wyborze. Dzisiaj miałeś trochę nosa, trafiłeś na już 4 osoby, które chciały hajsu. Teraz decyzja jest tylko przed tobą. Powiedz, kogo chcesz odrzucić na tym etapie? Nie wiem, no nie da się, bo znam się 2 godziny. Polubiłem w sumie każdego z was, tak jak rozmawiałem. Jeżeli ktoś wybrał hajs, nie mam z tym problemu, też tam tak zrobił. To ja, przepraszam bardzo. To wszystko przez Chodo, on wymyślił ten program. On mnie zmusza do tego. Ja jestem tylko jego marionetką. Dobra, słuchajcie, mamy finalną decyzję. I Bezu postanowił, że w tej rundzie pożegnamy się z numerem 5. Powiem ci tak, zjebałeś strasznie, bo ja wybrałam Simpa. O kurde. Tak jest, piąteczka wybrała randkę. Ej, szkoda, ale myślałam, że i tak odpadnę dużo wcześniej. Teraz najważniejsza rzecz przed nami. Mówiłem wcześniej, że w gronie, które pozostało, jest jedna osoba, która wybrała hajs, a jedna, która wybrała randeczkę. No i słuchaj, ja zazwyczaj mówię prawdę w programach. Kłamałeś. I tym razem też mówiłem prawdę. A. Trójka wybrała pieniądze i wygrywa 500 zł. Ja nie mogę, szok. To gratulacje. Ja chcę coś powiedzieć. Ja cię zapraszam do Białegostoku na Grzańca i na spacer. To wszystko na dzisiaj. Tutaj są inne moje filmy, a rekrutację prowadzę na Discordzie i Instagramie. Pa, pa.